W sobotę Andrew Lloyd Webber podzielił się ze światem wyjątkowo smutną wiadomością. Słynny kompozytor odpowiedzialny za muzykę do takich produkcji jak Upiór w operze, Koty czy Evita poinformował o śmierci swojego najstarszego syna, Enicholasa. Nick Lloyd Webber odszedł w wieku zaledwie 43 lat po trwającej przeszło 18 miesięcy walce z rakiem żołądka. Kilka godzin po śmierci potomka Andrew Lloyd Webber opublikował w sieci poruszające oświadczenie. Jestem zdruzgotany, że muszę poinformować, iż mój ukochany starszy syn Nick zmarł kilka godzin temu w szpitalu Basingstoke. Jego cała rodzina zgromadziła się razem i wszyscy czujemy się kompletnie osamotnieni, przekazał w sobotni wieczór kompozytor. Andrew Lloyd Webber już wcześniej publicznie mówił o pogarszającym się stanie zdrowia najstarszego syna. W ubiegłym tygodniu kompozytor wydał oświadczenie, w którym przekazał, iż jego potomek jest poważnie chory. Artysta poinformował wówczas, że 43-letni Nick od 18 miesięcy walczy z rakiem żołądka i przebywa w szpitalu. Webber otwarcie przyznał, iż jest kompletnie załamany i obecnie jego miejsce jest przy rodzinie, dlatego też nie pojawi się na premierze swojego najnowszego musicalu, Bad Cinderelle. Wszyscy modlimy się, że Nick dojdzie do siebie. Odważnie walczy wraz ze swoim nieposkromionym humorem, ale w tej chwili moje miejsce jest z nim i z rodziną, napisał wówczas. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W czwartek Webber przekazał, że jego syn został przeniesiony do hospicjum. W opublikowanym oświadczeniu kompozytor wyznał, iż walcząc z rakiem, Nick Webber zachorował na zapalenie płuc. Artysta podziękował za wszystkie słowa wsparcia kierowane do jego syna i zapewnił, że ten przebywa w otoczeniu rodziny. Zapowiedział także, iż dosłownie za chwilę spotka się z potomkiem i osobiście przekaże mu wszystkie fantastyczne życzenia napływające z całego świata. Nick Lloyd Webber był najstarszym synem Andrew Lloyda Webbera i podobnie jak ojciec, zawodowo związał się z muzyką. 43-latek był kompozytorem oraz producentem i znany był między innymi ze stworzenia muzyki do teatralnej i symfonicznej wersji Małego Księcia, Love, Lies and Records. Webber skomponował muzykę do kilku produkcji telewizyjnych i teatralnych, jak również filmu The Last Bus z Timothym Spallem. Za współpracę z ojcem nad albumem do musicalu Cinderelle został też nominowany do nagrody Grammy. Prywatnie Nick Webber od 2018 roku był mężem Pali Wiltshire. Zobacz również, Jeff Thomas nie żyje. Wypadł z balkonu. Agentka modela nie wierzy w samobójstwo i mówi o prawdopodobnej przyczynie śmierci.